gdy definiujemy jakiś termin, musimy jednak zwrócić uwagę na to, ażeby definicja nie była ani za szeroka, ani za wąska. Bo wtedy no, okaże się, że wiele przypadków, które chcielibyśmy, ażeby się nie pojawiły, albo żeby się pojawiły w dyskusji, zostało pominiętych. Weźmy przykład definicji na przykład za wąskiej. Jeżeli zdefiniujemy mężczyznę jako pewnego człowieka, który powiedzmy, któremu w wieku dorosłym pojawia się zarost, no to okaże się, tak dla przykładu, że Indianie nie są mężczyznami, czyli jest to definicja za wąska. Inny przykład, znowuż, ale tym razem definicji zbyt szerokiej, to jest próba definiowania czynu moralnie złego. Jeżeli dla przykładu zdefiniujemy taki czyn jako czyn sprawiający ból, wtedy okaże się, tak dla przykładu, że nie wiem, strofowanie dzieci no, w jakiś sposób wywołuje u nich ból, jest czynem złym moralnie. Trener jest kimś, kto zadaje ból, więc jego działanie jest złe moralnie. Zaaplikowanie komuś, danie komuś zastrzyku też jest czynem złym moralnie, no bo to wszystko sprawia ból. Także widzimy, że te definicje są zbyt, że ta definicja jest zbyt wąska, także zbyt szeroka. Także trzeba tutaj dokładnie się zastanowić, jak te definicje powinny brzmieć. Zasada jest taka, że powinniśmy tak definiować jakiś termin, jak on zazwyczaj jest rozumiany w dyskusjach. Oczywiście to w ramach dyskusji trzeba dojść do jakiegoś konsensusu, jak chcemy dany termin rozumieć. I dobrze jest na którymś etapie dyskusji dogadać się, co chcemy przez dany termin rozumieć. Inne zagadnienie, takie dosyć ciekawe, wiąże się z tym, że czasami, żeby jakąś móc przeprowadzić jakąś rozmowę, jakąś dyskusję, trzeba ad hoc stworzyć, wypracować jakiś nowy termin. I tutaj w książce jest podany taki ciekawy przykład dotyczący pamięci, czy też dotyczący wyobrażeń. Otóż może być taka sytuacja, że chcemy się powołać na moment, na czyjeś wspomnienia. I możemy oczywiście stosować, mówić w ten sposób, że tutaj ten wspomniał o takim swoim wydarzeniu, ale to jest dosyć opisowe mówienie o czymś, jak używanie jakiegoś terminu. Czasami więc dobrze jest stworzyć jakiś nowy termin. I dla przykładu filozofowie, ażeby precyzyjnie sformułować, o co im chodzi, te terminy, te wspomnienia, które nie są ich własne, tylko cudze, nazwali quasi-pamięcią, czyli jakąś tam no, quasi-pamięcią albo ku-pamięć. No to wtedy przyjmuje się, oczywiście możemy w dowolny sposób nazwać to nowe pojęcie, ale o to chodzi, żeby wszyscy wiedzieli, biorący udział w dyskusji, co mamy na myśli, używając tego pojęcia. Teraz króciutko dwa takie zagadnienia. Pierwsze to jest zagadnienie pewności. Trzeba rozróżnić między pewnością psychologiczną, a pewnością logiczną. Myślę, że ono jest ważne. Zazwyczaj, gdy się mówi o pewności, to się ma na myśli pewność psychologiczną. I mamy wtedy na myśli przede wszystkim jakieś towarzyszące nam odczucie. Jestem pewien, że mnie kocha, jestem pewien, że mnie zdradza.
No, to są odczucia typu jakiegoś wewnętrznego, jest to pewność typu wewnętrznego. I zupełnie czymś innym jest natomiast pewność w sensie logicznym. Ona oznacza, że tak dokładnie sięgając do książki, że na przykład jakieś zdanie jest koniecznie prawdziwe. Wtedy możemy o nim powiedzieć, że jest pewne, albo że jakieś zdanie jest koniecznie fałszywe. To wtedy też ono jest pewne. I wtedy to już jest innego rodzaju pewność, przechodząc już tak do naszej takiej sfery praktycznej. Jeżeli ktoś dla przykładu ma dowody czyjejś niewierności, albo ma dowody czyjejś wierności, no to wtedy możemy mówić już bardziej o takiej o pewności rozumianej w sensie logicznym. Kolejne króciutkie znowuż zagadnienie dotyczy takiego pojęcia, takiego terminu, który brzmi tak troszeczkę dziwnie, to jest tautologia. Tautologia tak naprawdę to jest, czytając definicję w logice, tautologia jest zdaniem, które jest prawdziwe w każdych okolicznościach. Może taki przykład tautologii. Kawaler to mężczyzna nieżonaty. W tautologii chodzi o to, że pierwszą część zdania, kawaler, powtarzamy, używając zupełnie innych słów. Można powiedzieć, że każda definicja jest taką tautologią. Jest to, można by powiedzieć, że to pewnego rodzaju wyjaśnienie. Ale o to chodzi, że ta wiedza, ona nie ma tutaj jakiegoś przyrostu wiedzy. Jest to tak naprawdę powtórzenie tego, co się powiedziało wcześniej. Przykładem takiej tautologii jest zagadnienie, które już wcześniej przerabialiśmy. To jest kwestia zasady niesprzeczności. Nie może być tak, to jest pewnie jeden przykład właśnie takiego wyrażenia tautologicznego, nie może być tak, czy też nieprawdą jest, że jednocześnie zachodzi P i nie P. Czyli nie jest prawdziwym zdanie, w którym, może niekoniecznie, nie jest prawdą to, że jestem mężczyzną i w tym samym czasie i dokładnie w tym samym sensie nie jestem mężczyzną. To zdanie nie może być prawdziwe, że jestem tym i nie jestem jednocześnie tym samym. Tak nie może być. I to jest tautologia. I powiedzmy, tautologie są o tyle ważne, że one nas uczą, jak operuje nasz język, że my czasami wyjaśniamy pewne rzeczy, ale tak naprawdę to nasza wiedza w tym wypadku się nie poszerza, bo poszerzanie wiedzy dokonuje się przede wszystkim przez doświadczenie. Natomiast gdy definiujemy coś, to tak naprawdę wyjaśniamy. I to jest, wtedy mamy do czynienia z tautologią. I to zdanie, ta zasada niesprzeczności, nieprawda, że P i równocześnie nie P, jest to takie zdanie bardzo ważne, dlatego że nie można tego zdania nigdy obalić. Jeżeli ktoś chce to zdanie obalić, popada w wewnętrzne sprzeczności i wtedy jego wywód atakuje go, jego samego. To znaczy sam przeczy sobie, jeżeli ktoś próbuje tę zasadę obalić. Także trzeba przyjąć jako konieczną zasadę obowiązującą w naszej dyskusji no właśnie tę zasadę niesprzeczności. Ale pamiętamy, jak to wcześniej mówiliśmy, że to musi dotyczyć tego samego sensu i musi być mowa o rzeczy w tym samym czasie.
Kolejne zagadnienie, aha, jeszcze wracając do tego, co powiedziałem, do tych dwóch ostatnich krótkich zagadnień, one są takie dosyć mocno teoretyczne, także za bardzo nimi się nie przejmujcie, ja wiem, że one niewiele wniosą Waszą bardzo praktyczną wiedzę, no ale tak myślę, że czasami warto wspomnieć o pewnych, tutaj mimochodem, o pewnych zagadnieniach. Teraz takie bardziej przydatne zagadnienie to jest abdukcja. Czym jest abdukcja? Myślę, że możemy troszeczkę porównać abdukcję do takiego procesu poszlakowego, że nie jest to wyjaśnienie takie stuprocentowe, wtedy mielibyśmy do czynienia z dedukcją, tylko wyjaśnienie poszlakowe to jest takie, gdy znajdujemy rozwiązanie najbardziej prawdopodobne. I myślę, że abdukcja w miarę jest do tego podobna. Może przeczytam definicję. Abdukcja stanowi proces rozumowania wykorzystywany do ustalenia, które wyjaśnienie danych zjawisk powinniśmy wybrać. I dlatego też bywa nazywane rozumowaniem najlepiej wyjaśniającym. I tutaj taki ciekawy przykład jest podany. Rozumowania tego typu, najlepiej wyjaśniającego. Gdzieś w środku lasu jest domek, który od wewnątrz jest zaryglowany, no i wewnątrz tego domku jest wisielec, powiedzmy. I teraz próbujemy znaleźć rozwiązanie, jak doszło do tego. Nie jest rzeczą oczywistą w tych okolicznościach, że mieliśmy do czynienia z samobójstwem. Bo no, zawsze należy, dobrą rzeczą jest założyć inne możliwości. I tutaj są no, czasami takie abstrakcyjne możliwości podane. Załóżmy, że ten człowiek był aktorem w jakiejś grupie teatralnej i ćwiczył rolę, no, która polegała między innymi na to, że miał udawać, że popełnia samobójstwo. Ale sytuacja się wymknęła spod kontroli, więc skończyło się to wszystko tragicznie. Potem inne rozwiązanie to jest takie, że ten człowiek powie, że CIA wynalazło jakieś tam urządzenie do teleportacji i człowieka, którego powieszono gdzie indziej, poprzez to urządzenie przeniesiono do tego domku. I jeszcze inne rozwiązanie, że istnieje zły duch, który posłużył się tym człowiekiem i on to wszystko zrobił za niego. No i w końcu ostatnie, że jest to samobójstwo. Także istnieje cały szereg prawdopodobnych rozwiązań. I teraz jakie reguły powinniśmy zastosować, ażeby wybrać najwłaściwsze, czy też najbardziej wyjaśniające rozwiązanie? I tutaj autorzy podają kilka takich zasad. Pierwsza rzecz to wyjaśnienie powinno być proste. To znaczy staramy się unikać bardzo skomplikowanych typów rozumowania i powinniśmy jak najmniej spekulować o rzeczach, które nie są nam po prostu dane. To jest pierwsza rzecz, prostota. Druga rzecz, spójność. Otóż wyjaśnienie, to co zakładamy w tym wyjaśnieniu, powinno być jak najbardziej uwzględniające to, co uznajemy już za prawdę. Jest jakieś tam, powiedzmy, na przykład uznajemy, że nie wynaleziono takiego urządzenia do teleportacji, więc to jest już niespójne rozważanie, gdybyśmy się posłużyli tego typu teorią, że to CIA przeniosło tego człowieka, bo nie uznajemy za prawdę, że istnieje takie tego typu urządzenia. Potem sprawdzalność bądź moc przewidywania. To chodzi o tutaj o przyjmujemy teorię pozwalającą czynić
przewidywania, które można potwierdzić lub obalić. To znaczy, jeżeli przyjmujemy jakieś tam rozwiązanie, to potrzeba mieć jak gdyby z innego zestawu rzeczy, które potwierdzą to, co wyjaśniamy daną teorię. To w praktyce to wyjdzie dosyć skomplikowanie, to wszystko powiedziałem. I potem szerokozakresowość to jest takie kryterium, taka cecha, żeby pozostawić jak najmniej rzeczy niewyjaśnionych w danym rozwiązaniu, które proponujemy. Także spośród różnych możliwych rozwiązań staramy się wybrać właśnie to, które wydaje się najbardziej oczywiste. Posiadając te kryteria, możemy teraz dokonać pewnego wartościowania proponowanych rozwiązań. Weźmy to pierwsze, że był on aktorem. I to można sprawdzić, czy rzeczywiście był aktorem, czy był w jakiejś grupie teatralnej. Poza tym powinien mieć scenariusz w ręce, czy gdzieś tam powinien być scenariusz w pobliżu tego człowieka. Także jeżeli tego nie znajdujemy, tych rzeczy, no to tego typu rozwiązanie, wyjaśnienie wydaje się bardzo mało prawdopodobne. Potem, gdy odwołujemy się do teleportacji, okazuje się, no, że nikt jeszcze takiego urządzenia nie wynalazł. Nikt się nie pochwalił, że coś takiego ma. Także tutaj też pewne kryterium, jakim jest spójność, nie zostało spełnione. Potem to z tym aktorem, stwierdzenie, że on odpada, to niespełnione jest kryterium sprawdzalności albo przewidywalności. Czyli powinien być członkiem jakiejś grupy teatralnej, to możemy sprawdzić, powinien być scenariusz w pobliżu, też to jest wszystko możliwe do sprawdzenia. No i w końcu, że to uczynił zły duch, tutaj ten zły duch znowuż wymaga od nas wiary w obecność jakiejś siły stwórczej, zupełnie dla nas niepoznawalnej, poza naszą kontrolą rozumową. I ono zatem zakłada jakieś X niewiadome i nie mamy pojęcia, czy ono zadziałało, czy ono w ogóle istnieje. Także to też jest rozwiązanie mało prawdopodobne. No i w końcu to, że to ostatnie rozwiązanie, jakim jest to, że ten człowiek popełnił samobójstwo, powinno być w jakiś sposób sprawdzalne. No i okazuje się na przykład, że go wyrzucono z pracy, był w depresji, mocno zachorował i to wszystko jak gdyby potwierdza, że taki scenariusz jest jak najbardziej prawdopodobny. I to jest najprostsze wyjaśnienie. Także zazwyczaj się przyjmuje w tym takim rozumowaniu abdukcyjnym tego typu wyjaśnienie, które jest najbardziej zbliżone cechą przypadku oczywistego. Ale trzeba pamiętać, że jest to rozwiązanie tylko najbardziej prawdopodobne, najbliższe rozwiązaniu oczywistemu. Pewnie w tle słyszeliście dzwonek, to dla mnie już jest sygnał, że muszę iść na modlitwę. No, zakończymy, myślę, ten dzisiejszy wykład na tym zagadnieniu. Mniej jest tego, niż gdybym prowadził zajęcia z wami, no ale to jest związane z tym, że nie możecie wy zadawać pytań, ja nie mogę was pytać, także ten wykład mój jest bardziej taki skondensowany. Podsyłam wam jeszcze PDF-a, tak żebyście mogli sobie to uzupełnić, czytając w języku bardziej precyzyjnym to wszystko, co jest w książce. Dzięki.